Kolejnym zawodnikiem będzie niezwykle kontrowersyjny Adrian Cios! Lizo dupie i na tym skończę twój temat. Jakbym chciał cię to byś z pięści dostał. Bym jakbym chciał cię panowie. Z pięści, tak jak ostatnio usiadłeś grzecznie. Panowie, olej! Konferencja się jeszcze nie zaczęła. Panowie, błagam. Co jest? No i po diodzie. Wszystkiego najlepszego. Dobra, Adrian, jeszcze konferencja się nie zaczęła. Zatrzymaj to, zapowiemy kolejnych zawodników. I już wiak! Paweł, co? Paweł! Go! Czemu rozpocząłeś imprezę bez mnie? Ja zgłaszam oficjalny protest! Jak ty mnie nawet nie zauważyłeś, jak na scenę nie wszedłeś, nie można go tłuc bez mnie, trzeba było poczekać na dobra, mnie, dobra, razem będę ja też tak mały, ale ty nawet nie widziałem. Ale jak ty mnie nawet nie widziałeś, jak na scenę wszedłeś, o czym ty gadasz w ogóle? Ja z partyzanta, drugi raz innych człowieka nawet nic nie czuć, bierzesz nie, byku, klepnąłem cię w ramię, żebyś widział. Jego partyzanta, list się nadajesz, więzie na smart do czołgu, ku. Masz dzisiaj urodziny, słuchaj, ja no i właśnie chciałem torta mu wręczyć, masz dzisiaj urodziny, nie szanujesz mnie, nie szanujesz cesarza, rozumiem, ale inaczej. A skąd wiesz, że cię nie szanuję, że cię zacząłem szanować? Czemu nie szanujesz kibiców? Powiedz mi, kibiców. No bo jest szanuję kibiców, dlaczego? Nie szanujesz, bo nie chcesz kibicom? Tyle czasu cię męczą. Odpowiedziesz na jedno proste pytanie, mordę. Jak to jest mieć p***a zamiast twarzy? Spójrz na siebie, Pawełku, i będziesz wiedział, no kurwa. Dobra, 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 słyszysz? To już jest nudne, dobra, to już jest masz tutaj prezent. Co ty masz? Jest prezent od Sekwento. Widzicie, dalej kibicom nie powiem, jak to jest, dalej nie powiem. Zobacz, jak to wygląda, nie? Ale śmieszne, ale no zobacz, kurwa. Nie, to wygląda jak twoja morda. Śmietniku. Nie rzucamy mikrofonami. Masz, będziesz poruszać sobie jeszcze w domu. Przypomnijmy, pokłosiem tej całej sytuacji, że Adrian Cios od razu zaatakował Sekwento, jest najprawdopodobniej ich program. Państwo tego nie widzieli dobrze, bo już sprawdziłem na powtórce. Sekwento rzucił tortem, jeden z panów ochroniarzy to zablokował. Efektem właśnie tego wszyscy jesteśmy brudni. Ochroniarz mnie zablokował, nie? Wszyscy jesteśmy brudni, wszystkie mikrofony, krzesła, a także diody za nami są w torcie. Bardzo ładne życzenia, hej, Sekwento. 100 lat Adrianowi nie będziemy śpiewać, czy jak? No, dobra, weź już zamknij mordę, nie śpiewamy! 100 dobra, dobra, kurwa, żadne 100 lat! Zamknąć mordę! Ej! 100 panowie, lat! Marcin, dawaj! Stop, bo tutaj się robi za dużo zamieszania. Spojrzę, ja nie będę ci muzyczny. Chwila. Stop, Marcin, poczekaj. Stop. Marcin Najman, poczeka chwilę, niech stanie na scenie. O co chodzi? Jak uderzysz, twoja sprawa, chcę spojrzeć ten twój sprawny. Tutaj stanie Adrian. Przed twoją porażką. Ja ci nie uderzę, zrobisz co uważasz. Zniszczę cię. Mamy walkę za parę dni, wiesz, że przegrasz tą walkę. Powiedz mi, jak to jest przegrać? Wiem, że wygram. Jak to jest przegrać z Najmanem, przegrać z panem Jackiem i teraz przegrać ze mną? Wytłumacz mi, jak to jest? Zobacz, jak się rozpierdolę. To jest twój koniec. Moi drodzy, bo przecież w ogóle ten nie powiedział, w ogóle ostatnio nie pożegnał się z kibicami, nic nie powiedział, że ma urodziny, stypa jak nie wiem, a tu urodziny największej p***y w Polsce. Adrian Cios, brawo! Największa p***a, przegrałem ze mną dwa razy, więc o czym chciałem tu... A ty co się cieszysz? Chciałem zaintonować, żebyśmy przegrał. Żebyśmy wspólnie mu odśpiewali tą uroczystą piosenkę, tylko pozwólcie, że ja najpierw zaintonuję, jestem po szkole muzycznej i później zaśpiewamy razem, zgoda? No to śpiewamy tak. 100 lat, 100 lat, ciot Adrian żyje nam. 100 lat, 100 lat, ciot Adrian żyje brawo, nam. Brawo, Marcin, dałeś pop, jeszcze super, raz, jeszcze raz, ciot Adrian żyje nam. O, brawo, niech żyje nam. Kto? Największa p***a w Polsce. Ciot Adrian. Spierdalaj stąd już, bo to nie twój panel. Czy masz jakiś prezent? Dobrze. Na urodziny była!
od Najmana. Arkan dostał cały worek prezentów dzisiaj, normalnie jestem w szoku. Czy pierwsze 10 minut. Że tyle masz życzeń i prezentów, ja pierdzielę. Przepraszam, jest taka możliwość, żeby zmienić panel? Odnośnie ostatniego programu, sytuacja była lekko bez kontroli, przyznam, zjarałem się na tamten program, nie byłem w dobrej formie, byłem lekko zmieszany, nie wiedziałem, co tam się do końca działo, później jak to obejrzałem i zobaczyłem, co się odpierdalało, to zobaczyłem, że było tej, na początku myślałem, że trzech, ale dwóch którzy mi dokuczali. Chciałem tutaj do Mateusza jedną rzecz powiedzieć. Rykoszetem nazbierałeś ode mnie później w mediach. Ja nie do końca przeanalizowałem to nagranie, odebrałem to wszystko jako atak. Ty jesteś prowadzącym i nie mogę tutaj jakby ze swojej strony mieć do ciebie pretensji. Po prostu rykoszetem w emocjach, a mówię, no też pojarałem sobie troszkę, wiesz, odpaliłem się niepotrzebnie później, więc z mojej strony niepotrzebnie ci poubliżałem. Jesteś spoko gościem, prywatnie się nie znamy, więc Danu, nie na tyle, więc zamknij mordę, poczekaj, daj mi dokończyć. Co w takim razie chcesz powiedzieć chłopakom, no bo to była sytuacja bez precedensu, wyszedłeś w trakcie programu. Przychodzi gość na konferencję, siedzi obok mnie na panelu. Wydawało mi się, że jakby nic do siebie nie mamy. Zamienialiśmy jakieś tam zdania. Wydawało mi się, że jest okej, więc też mówię, nie wpierdalam się. Później wbija na program, zaczyna się do mnie pultać. Ja lekko podjarany, więc siedzę, nie wiem, co się do końca dzieje. I to mi się nie spodobało, więc jak wstałem, zaczął się do mnie rzucać. Lizak gdzieś tam podkręcił, ja faktycznie tak uświadomiłem sobie, co się dzieje. Wstałem, dostał strzałkę, usiadł, ochroniarz mnie ściągnął na dół. Później tamten gruby, poczekaj chwilę, zaraz weźmy głos. Usiadł, kurwa. Zaraz. No ty usiadłeś, kurwa. Jak usiadłem, ochroniarz mnie do tyłu, popchnął. A co ty pierdoli? Dobra, potem się przyznałeś, że dostałeś, potem się przyznałeś, że dostałeś. Teraz daję, więc to przyznałeś, ale nie uderzyłeś, no i co? No i dostałeś, dobra, i teraz tak, siedzieć później na programie i tak, z tym kurde właśnie. Przyznam jedną rzecz. Nie lubię go, bardzo go nie lubię, ale przekrzyczyć go jest ciężko. I tu przyznam rację, że po tam miałem siedzieć i się z wami wszystkimi szarpać. Wstałem i wyszedłem. No i się zachowałeś jak p***a. Nie, dlaczego? Ale dlaczego uważasz, że jak p***a? No bo było to, że nie chcę. To, że nie chcę siedzieć z idiotami, to p***a, no. Ale ty jesteś największym idiotą właśnie. Nie, ja siedzę z kim mam ochotę. Ale jeżeli nie mam ochoty siedzieć z baranami, to nie siedzę z baranami. Największy wyszedł właśnie, się obstrał, nie? I do tego. To wszystko mam do będziesz pchał w tą p***ę później, poczekaj. Sekwento, pytanie do moją ciebie. Mordę chyba. Sekwento, ponieważ na zbliżeniu i na spowolnionym tempie, które wrzucił Adrian Cios, między innymi po tym programie, było widać, że po uderzeniu no. aż przysiadłeś i chciałem cię zapytać, nie, czy przysiadłeś? Właśnie, mnie... Dlatego pytam. Nie, tam nikogo nie... No dobra, k***a, to może ochroniarza zapytać, no bo chcesz, sam podszedł do mnie, mówi, ty no ładnie go trafiłeś, stary, to gość, który nas rozdzielał wtedy, więc... No sorry, przyznaj się, dostałeś p***. I tyle, Lizak. Dostałeś Lizak cię wali na 0,2 i to wszystko, i no tyle masz w temacie. A teraz Sekwento, twoje zdanie. Oberwałeś na tyle mocno, było widać, że coś białego wyleciało. Coś białego to było słuchawka od mikrofonu. Okay. No to coś białego, a ten pierdolisz jakiś ząb, nie? Ja się zapytałem i właśnie nie pierdolę, ja się zapytałem, czy to był ząb. Nie, ludzie mi odpowiedzieli, mogę dojść gumę do rzucia, mógł to być mikrofon. To obchodzi, dostałeś bombkę, usiadłeś i tyle. Mam ci do powiedzenia, byczku. I co no nic więcej, no mów, produkuj się teraz. Że jesteś chcesz, to może dobrze, no powtarzasz. 6 czerwca możemy się napisać, jak jesteś taki fany, chcesz? Co możemy jeszcze? Chcesz się napisać? Byku, robimy? Rywali na 13 negale, więc nie wiem, o czym to mnie mówić. Jak wygrasz z Lizakiem, zgłoś się do federacji. To jak wygrasz z Lizaka, jak ty dostaniesz od Jóźwiaka, człowieku, to co ty chcesz? Nie od Najmana dostajesz dwa razy w i spierdolisz to jeżeli to jest dostawanie w no to byku, no o czym my gadamy? Skup się na swojej walce. Bo jakbyś był facetem, normalnie to byś zwalczył. Tak. Jakbyś miał rozpaną mordę. Ci tak, mam w dupie, co tam sobie gadasz? Nikogo nie interesuje, co masz w dupie, nie musisz... Ale ciebie też nic nie interesuje. Ale kurwa, ludzi też nie interesuje, co ty masz, Marcin. Skup się na swoich rzeczach. Dwa razy przegrałeś, tyle. Siedź tam grzecznie i kurwa, pilnuj krzesła. Marcin, chodź. Dobrze, w takim razie jeszcze ostatnie słowo od Marcina. Wygrałeś tak, że się o wyniku dowiedziałeś. Dobrze, nie ma problemu. Karetce dobrze. Na bombach. Jechałem karetką, no i zajebiście. Przejechałem się karetką chociaż, fajnie, jeszcze helikopter, nie ma... Spoko, no i pięknie, dobra, siadaj Marcin, skończmy temat. Widziałem, że chciałeś podejść i chyba wręczyć jakiś prezent Adrianowi, ale nie wiem, Adrian chyba cię zdążył uprzedzić. Nie, ja mam dwa dla niego prezenty, z lewej i z prawej, niech sobie wybierze. No. Ale to nie ty oberwałeś przed chwilą, bo miałem takie wrażenie, że chyba rzucił cię mikrofonem, nie dostałeś? Czy ty sobie żartuję, że taki nie wiem, będą się rzucać, to... Nie, czym... w Polsce. No, dostał. Mikrofonem to... Mikrofon ale w brzuch odbił się. Mikrofon to on se może włożyć, to... Odbił się ten mikrofon już od jego brzucha i wylądował gdzieś pod tym, pod telewizją. Przecież niedawno wam opowiadał, że co ma w dupie. No Marcin, ale ty chyba do końca życia tego liścia będziesz przeżywał, te przegrane. Proszę cię, już skup się na swoich walkach, weź odpierdol ode mnie. Od kogo wziąłem mikrofon? Od Lizaka. Do chuta. Trzymaj, Lizak. Jeszcze jakaś złota myśl Marciana, póki jest w świetle fleszy? Nie, to tak naprawdę wszystko. To czekamy w takim razie na program. Ojeju. Ale
Nie rzuciłem teraz. Szanuję, ale refleks. Szanuję Marcina Neumanna, nie rzuciłem mikrofonem. Chciałem przede wszystkim dzisiaj przeprosić Przemka za ten mój ostatni występ, za wszystko, co mówiłem w jego stronę. Chciałem wycofać się z tych słów. I gdy już byłem skłonny to zrobić, to odezwała się do mnie jedna osoba, mianowicie uczestnik pewnych wydarzeń i no może więcej na filmiku poproszę. Ej, teraz... właśnie nie zapomniałem, czy Federale... Dobra, ale k***a, nie przerywaj. Adrian, i teraz... na razie blizak, przejdziemy do waszego poproszę, tematu. Zamknij pisze. Nie do ciebie. I... zamknij p***, bo teraz... tam masz p***, zamknij. No ty masz p***. Dobra, weź stop, panowie, stop. Filipek wywołał zamieszanie, Filipek ja dostanie swój czas. Ja mam prezent i dla Pawła Jóźwiaka, i dla ciota. Pierwszy to jest dla ciota, tutaj jest na wszelki wypadek. Piękny dżentelmen w końcu. Tak, 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 Filipek może... Tutaj masz z okazji urodzin, żebyś drugiego dziecka Nikicie nie zrobił. Jest i nasz piękny dżentelmen. I tutaj masz, Pawełku, prezent dla ciebie. Panowie... bo uważam, że mu zrobisz dziecko w oktagonie bez tego, a jeden ciot dla tej kultury to jest kurwa za dużo. Piąteczka. Filipku, czy masz... Bończu, jest i on! Choć miałeś mi wypierdolić ciot. No nie, ja ci nie będę bił, byczku, no co ty, oszalałeś? Filipek, ja słyszałem, no to że masz życzenia. No powiedz mi to w twarz, co kurwa no mówisz. No powiem ci to w twarz, kurwa, jesteś no co? Zwykłym śliską dla mnie. Jesteś zwykłą ślizką parówą, ślizką kurwa. Ślizką parówą. Ty jesteś zwykłą ślizką paróweczką. A wiesz, dlaczego jest ślizką parówą? Bo wypowiadasz się na mój temat, kurwa, nie znając mnie, więc było w ogóle nie otwierać mordy i nie wypowiadać się w moim temacie, ty zacząłeś. Ale ja tylko stwierdziłem, że ty jesteś nie. A ja stwierdziłem później, że ty jesteś zwykłym śliskiem, kurwa. Wyklepał z tej bani. Co ty pierdolisz, śmietniczku, kurwa? I Ferrari też nie ma. Nie, jedyne, stary, powiem ci jedną rzecz. Jedyne za co szanuję, za to, że przyjechałeś. Przestań, nic więcej, gadałem za to, z Ferrarim, gadałem z Ferrarim, daj spokój sobie, kurwa. No, nie ma żadnego respektu, kurwa. No to żartujesz sobie chyba, gościu, co do mnie teraz mówisz, kurwa. Sobie, kurwa. Chodź na środek sceny, kurwa. Bez języczka. Dobrze, stańcie na środku sceny, ja do was wyjdę w takim razie, Filipek. Bez języczka, panowie, bez języczka. Ale jak c***a w tym fejmie, kurwa. Nie ma prawa, nie masz prawa. Teraz stajesz taki pierdol, powie, nawet nie jesteś, kurwa, większy ode mnie, stary, kurwa. MMA, K1, to jest nieważne. Jak świnie, stary, kurwa. Pozwalam ci nawet formułę wybrać. Zrobię rozpierdalam ci dziecko, kurwa, rozpierdalam cię w każdej formie. Nie mam dziecka, co ty pierdolisz? Ale ja ci zrobię pierwsze. Też słyszałem, że masz jakieś życzenia urodzinowe. Nie mam żadnych życzeń, bo p***ą się nie składa życzeń, kurwa. Przepraszam, posłuchaj, jakby jestem tolerancyjny. Posłuchaj jedną rzecz, wybierasz sobie formułę, stary, rozpierdalam cię w każdej formule, żebyś potem nie płakał, że cię wywracam, obalam cię, jakieś inne rzeczy. Dobrze, robimy to boks, małe rękawice, kurwa. Boks, małe rękawice, tak? Napierdalamy się, no nie ma nie żadnego ma problemu. Kurwa, żadnego. Nie wyjebię ci tylko za to, bo szanuję, że przyszedł tutaj. Tylko za to, kurwa. Ale nie dzisiaj... mogę pierwszy wyjebać, wziąłem piąst. Posłuchaj, dzisiaj nie! Wydał, a sytuacja jest raczej taka niekomfortowa dla mnie, bo nie wiem, czy cios mnie chce przylizać, czy wyjść ze mną, kurwa, się napierdalać. Nie, ja nie mam zamiaru nic z tobą robić, żeby Kornelka nie widział, nie miał do mnie problemy. Więc powiem, nie, powiem tylko tyle. Dzisiaj masz taryfę ulgową z tego względu, że przyjechałeś i za to szanuję. Ale od momentu, kurwa, kiedy wychodzimy z tej hali, od momentu, kurwa, kiedy przychodzi następnej konfrontacji, jesteś rozpierdolony. Ja mogę tylko dzisiaj nawet poczekać przed halą. Nie ma problemu. Ja tylko dzisiaj, tak jak ci powiedziałem, taryfa ulgowa, bo przyjechałeś, więc za to szanuję, ale za nic więcej. I jest od następnego, kurwa, widowiska jesteś rozpierdolony, żebyś będziesz miał napierdalany, świadomość. Kurwa. Cię. Małe rękawice, boks, żeby nikt później mi nie zarzucił, że leży na kimś. Nie ma problemu. Dobrze, Lizak, wróćmy do twojego tematu. Proszę, żeby nikt nie przerywał, bo Lizak miał oświadczenie i mu przerwano. No już mi się nie chce, kurwa. Nie, no dawaj, dawaj. A pierdole. No nie, no tak jak mówiłem, no... Paweł, no nie przerywaj! Wy jesteście, kurwa, pojebani! Weźcie już, zamknijcie te japy, ja pierdolę, ile można gadać? Tak jak mówiłem, chciałem wycofać ze wszystkich słów dzisiaj i odezwała się do mnie pewna osoba, uczestnik pewnych wydarzeń. Mówi, Lizak, nie wycofuj się z niczego, racja jest po twojej stronie. Proszę reżyserkę o opuszczenie filmiku, imprezowa przygoda. Cześć, przyjmuj skarbie. Pamiętasz nasz wspólny wypad na miasta? Musimy to powtórzyć. Nie wstydźcie swojej relacji z Alanem i powodzenia w walce. Niedługo się widzimy. Co ty na to? Ale co mam do ci powiedzieć, że to jakiś kurwa p***, no to co? No ale mówi, że imprezowaliście razem. Tak? Ale z tobą chyba. No mnie tam nie było. No to twój kolega, tak? No z tego nagraliście co... razem to na wterze na pewno. Z tego co mówi, to twój. No nie, go nie znam. To ty no masz to... z nim kontakt, bo na pewno on ci to wysłał. No wysłał mi, mówi Lizak. Nie wypieraj się niczego, tak było, ja imprezowałem z Przemkiem, wyślę ci wideo. No to ja z nim nie imprezowałem, bo nigdy nie, pierwszy raz na oczy go widzę. No. Rozumiem, że to jest Młaboy, Lizak, i skąd masz z nim kontakt? No to znaczy, jak... No bo to jest jego kolega, razem siedzą na pewno po nocach, live'y napierdalają. Napisał do mnie po tym roście, że tak, Lizak, racja jest po twojej stronie, ja ci wyślę filmik i tam puścisz na konferencji.
Okej, to był jedyny filmik, czy jeszcze coś otrzymałeś, Lizak? Jeszcze takie, no, dosyć niecenzuralne. Co to oznacza? Jak Lizak się razem z nim przytula, to ma takie zdjęcie na pewno. A sekwentowali przeliskę. Panie i panowie, mamy jeszcze ze sobą pozostałych gości. Jest to oczywiście Boro oraz Wojtek Sobierajski. Panowie, jak się bawicie na urodzinach Adriana Ciosa? Ja wiem, że wy jesteście najbardziej zadowoleni z tej imprezy. No, my jesteśmy tą trzeźwą częścią imprezy. Kierowcy. Wielki Bu, ostatnio włożyłeś kij w mrowisko, zrobiłeś sobie zdjęcie z córką Dawida i bardzo mocno podszczypnąłeś tam Denisa, porównując go do naleśnika, tego trochę gorzej usmażonego. No tak, ale nie powinienem tego robić, nie? Dlatego szybko usunąłem, przeprosiłem, kogo powinienem przeprosić. Chciałem jeszcze raz oficjalnie przeprosić córeczkę Dawida, żonę Dawida, że no nie powinniśmy tego łączyć, nie? Te friki trochę za daleko zaszły, mnie też chyba trochę poniosło, wiesz. To, że ja jestem uszczypliwy z Denisem, to faktycznie córeczka Dawida kiedyś dorośnie, kiedyś to będzie oglądała. Faktycznie mój błąd, wycofuję się z tego i tyle, nie? Czy Denisa też przeprosiłeś? Denisa? Oczywiście, no nie, on może być głównym urażonym. Wiesz, no... Żeby nie było, nie naskarżyłem mu. Ja myślę, że cały internet i tak widział. Nie, no wiesz, zdanie Denisa w tym przypadku mnie mało obchodzi, co faktycznie raczej córeczki Dawida i żony Dawida. Więc co, no, zrobiłem ten krok do tyłu, wiesz. W mojej głowie było to trochę śmieszniejsze może, niż niektórzy mogli odebrać. Dawid przyjęte? Nie, no Dawida nie przepraszałem. Dawida spytałem się, co mam zrobić, bo faktycznie jako głowę rodziny... No to teraz przepraszam, no. No, przeprosiłem żonę. Teraz przepraszaj, słyszysz? Nie, no, myślę, że tak daleko z nimi nie pójdziemy. Jesteś głową rodziną, jesteś we Freak Fightach, więc wydaje mi się, że ciebie nie uraziłem, a jak nie, jak cię uraziłem, to rozwiążemy to w klatce, nie? Mimo tego, że żart był niesmaczny, to ja jestem w stanie zrozumieć, bo ja również takie żarty czasami mam, także spokojnie. Sekwento, który teraz już oczywiście miał swój konflikt i zapaskudził nam cały ekran, ale co bardzo ważne, jeszcze bardziej z buta wjechałeś w poprzedni program, gdzie od razu rzuciłeś się na Lizaka, obejrzałeś to na chłodno, przemyślałeś, masz coś przemyślanego a propos tej sytuacji, że nie wiem, na przykład przesadziłeś, no bo jednak Lizak wciąż utrzymuje, że to był atak z partyzanta. Czy przesadziłem, to na pewno nie, bo za takie słowa, co Lizak zaczął gadać, że ja coś tam z Alanem robimy, parter cały czas w domu, no to za takie słowa powiedziałem, że przyjadę i zajebię mu, nie? Ale nie uderzyłem go z pięści czy coś, bo też nie chciałem, żeby go uszkodzić, żebyśmy doszło do walki i jak to się nazywa. No i też, no, przepraszam go za to, że wjechałem w niego, nie? Bo też to pod wpływem emocji. Nie, no nie robiłem. Przepraszaj, dobra poddymka była, ale już nie przepraszaj. Nie, no nie, bo będę... po prostu chciałem z tobą wygrać, a teraz ciężko cię uszkodzę. Ja to nie będę się z tego wycofywał. Tak, ciężko? Ciężko. No to się zdziwisz, chłopie, kurwa, nie? Masz pecha, że masz kontrakt na 3 walki, bo już go nie wypełnisz. Tak? Ty tak samo właśnie, bo kurwa rozpierdolę głowę, nie? A ja mam ostatnią w kontrakcie akurat. No to twoja ostatnia i już nie będziesz walczył, nie? No to zobaczymy. No to zobaczymy, no. No, bo te bajki możesz opowiadać tam kolejno. Ale jakie bajki, gościu, kurwa? No to zobaczymy. Pierwsza runda, mówię to teraz całkiem na poważnie, pierwsza runda ciężka kontuzja, sekund. Tak? A co się zmieniło? No bo ostatnio już powiedziałeś, że dobra, już go nie będę kontuzjował, a teraz nagle wszystko wróciło. Nie, no bo nie można już się wycofać z takiego czegoś. Za ten atak z partyzanta musi być kara. Czyli ty zostajesz trochę przyciśnięty w akademii, że jednak na to za dużo sobie pozwoliłeś. Nie, no w akademii nie, ale tak sobie przemyślałem to, jak będzie taka zgoda na takie zachowania, to wszyscy tak będą robili, a jak jednemu pęknie noga i będzie jeździł tam, nie wiem, wiesz, już chce więcej... Kurwa, ty nie masz siły, żeby pękła noga, gościu, kurwa, to no był tam w parterze robisz... Dlatego... To, na ile ważysz, ile ty ważysz? Widać, że nie trenujesz jiu-jitsu, bo żeby urwać komuś... To trenuję 2 miesiące, wariacie, i zobaczysz, że i przez te 3 miesiące, 2 miesiące co trenuję, to cię rozpierdolę i tyle, kurwa. No i będziesz... No to będziesz w szoku, no. Będziesz płakał. No to ty będziesz płakał. Pierwsza runda, pierwsza runda. No zakładamy się, jakiś zakładzik ten sam. Ale już mamy jeden zakład. Ale ja ci powiedziałem, o całą twoją wypłatę możemy się założyć. Pierwsza runda, no wypłatę się nie będę zakładał, nie? No. No. Natomiast sekwentą, tutaj masz groźbę tak naprawdę, no, kalectwa od swojego rywala. On se może tam postraszyć u siebie tam w akademii, ale nie tutaj. Nie dojrze, że umysłowo, to teraz fizycznie jeszcze będzie. Dobrze, panowie, ja widzę, że między wami to jest takie, że już niby jest okej, okay, niby jest zgoda, ale tutaj minimalna iskierka i sekwento już jest... No jest, będzie... Nie, no stary, wiesz, śmiać się możemy, też jakiejś tam nienawiści nie ma, no ale pewne rzeczy się wydarzyły, które już się nie cofną i kara musi być. Pewne słowa padły, co tak samo mówił Lizak, tak samo, no to 9 marca pokażemy, nie? Wygra lepszy i tyle. Ja też słyszałem, Lizak, że mnóstwo osób w ogóle obawiało się o ciebie, no bo faktycznie na nagraniu, gdzie sekwento w ciebie wpadł, wygląda to tak, jakbyś otrzymał mocne uderzenie, natomiast Lizak twierdzi, że on tego uderzenia wcale nie przyjął. Low kicka przyjąłem, nie, ale twarz odsunąłem się. Tak, on mówi, że nie dostał w twarz. Nie, no twarz go nie trafiłem, no. Okej, okay, to trochę wyjaśnia. No tak, tak. Ale na przykład... butelką, jak mi zajebał, to mnie z tydzień łokieć bolał. Nie, także tu oddam. Także kurwa jest siła, nie? To zobacz, jak pięści dostaniesz. A to była butelka, nie? No, a w klatce a jak z pięści dostaniesz, kurwa, to ci głowa odpadnie. A teraz tak poważnie zapytam,
No. W jaki sposób ty chcesz mnie pokonać? Kardio nie masz. Ale co mam? A skąd ty wiesz? Ale skąd ty wiesz, że nie mam? No bo na pewno nie mam. No ale skąd ty wiesz? Bo tyle lat. Po czym to stwierdziłeś? Tyle lat melanżowania. Na ale jakie melanżowania, gościu? Ale co robisz? Ale to, że ja kurwa jeżdżę po imprezach, to ty myślisz, że ja muszę kurwa pić alkohol? W stanie tańczyć? No jest spocony po trzech minutach tańca. No dobra, ale słuchaj tego. Ty mówisz, że ja imprezuję czy coś. A człowieku, ja jeżdżę na imprezy i się bawię bez żadnych narkotyków czy alkoholu, no, bo umiesz się bawić. No to właśnie. Story, jak się bawisz? No to w World of Show, no to kurwa, kiedy to było w wariacie? Dobra, kardio, ale załóżmy, że jest po mojej stronie. Techniki nie masz. Ale skąd ty możesz, no to może techniki nie mam, ale jak cię pierdolę... Nabierze ci 50% ale jaki tlenu. Stres? Przy kim? Przy tobie? Przecież ty będziesz tak zesrany. No ale jak... to ty właśnie jesteś zesrany, zrobiłeś, bo tak gadasz. Jedną walkę, na której... No i co z tego, że jedną? No właśnie. Starczyło na minutę walki, to teraz... No zrobiłem jedną walkę, a ty ile już walczyłeś razy? Ja w klatce ile razy? No ile, no? 26 lat. No i właśnie dostaniesz gościa, który jeden raz walczył tylko w klatce. No ale to już ci mówiłem. No to takie zobacz, no to ty mówisz, no, kurwa, ale ty też bajki opowiadasz, kurwa, no. No nie, no bo ja jednak mam tych wygranych walk. No i co, no i co, a ty masz 0-1. No to dobra, no i właśnie. No ty masz presję, nie będziesz ja, kurwa. Miał ale to ty masz presję. To ty masz presję. Ja nie mam, bo wiesz... No jak nie mam, jak dostaniesz sekwento, który ale kurwa ja wiem, tanczy. Że wygram. Ja jestem bardziej niż pewny, że wygram. No to kurwa 9 marca się napierdalamy, no i zobaczymy. No. Ja napierdalam ciebie, już ci mówię. Ja też się napierdalam, no. Zapytajmy. Kurwa ten ołówek z głowy spierdolę. I róbcie szoty, kurwa, osoby, które tu streamy robią, czy streamują. Jestem najlepszym zawodnikiem 7-7-80 kategoria. Jesteś największą na pijną od 80 kilo. Freaków, jesteś największą pijną od 80 kilo. Śmieciu, bo przegrasz i jest ale. Będziesz ochłapy zbierał, daj mi kurwa iść i tak do przodu. Samo będziesz, jak się jutro kurwa będziesz... Wygrywając Wiśniakiem, pak, nie udowadniam nic, ale pokażę wam swoją siłę. Jaja nie bolały, i ty. Każdy zawodnik 7-7-80, kurwa, kategoria freaków, nieważnie jaka federacja, wygrywając z nim chcę najlepszego zawodnika. Ja to jaraj, tyle, kurwa. Poczekaj, Paweł, ponieważ Adrian powiedział przed chwilą 80 kilo i tak mnie olśniło. Przecież obok mnie siedzi Wojtek Sobierajski, który również waży do 80 kg. MMA? Jak najbardziej. Z każdym. 77, 80 kilo. A on za dużo jara, w formie, sparuję z kopami i uważam, że ja też chcę. Na siłach z każdym freakiem 77-80. Rozmawiasz ze sportowcem, ten chłopak miał około 100 walk w boksie, wam o to. O czym ty kurwa no to mówisz? Jest sportowcem, ja mówię o freakach, no osoba, dobra, które wiesz, tak samo... będziesz pierdolił w Media Room w sobotę po walce. Bardzo ciekawy opinii Wojtka Sobierajskiego. Wojtek, to jest twoja pierwsza okazja w życiu, żeby poddymić, chociaż raz. Ja proponuję taką waleczkę, że Adrian wchodzi na pierwszą rundę, Alan Kwieciński, który tutaj jest, na drugą rundę i tak na zmianę robimy 6 rund. Wy się zmieniacie co rundę, ja robię sam. MMA, tylko MMA, jak 7-7-8-0 MMA. Wyzwałeś dwóch zawodników na raz i to jeszcze pozwalasz im się zmieniać co rundę, jesteś pewny? Tak, no tego jeszcze nie było, żeby przeciwnicy zmieniali się co rundę, także myślę, że ciekawa dla widzów formuła. Wchodzi świeży zawodnik do mnie zmęczonego i robimy 6 rund, oni po 3 na zmianę, ja 6 ciągiem. Boro chyba zrobił tak 10 rund. Jeszcze bym tylko dopytał, czy Adrian Cios w takim razie nie jest dla ciebie żadnym zagrożeniem? On ręczniki tam będzie podawał, nie? Nie skomentuję. Nie no, Wojtek, właśnie o to chodzi. Uczymy się. Podstawy freak fightów. Słuchamy twojego zdania. Szczerego, prosto z serca. Widzowie, co ja mam tutaj powiedzieć, no? Jak rzuca rękawice, to ja podejmę. Okej, natomiast nie jest to dla ciebie, Adrian, jakaś ujma, że zawodnik chce z tą wychodzić jako na zmiennika, który raz na jakiś czas ma... Nie, uważam, że to są freak fighty. Każdy może mieć różne wyobrażenie. Ja też nie, inaczej. Ciężko trenuję od ostatnich walk. Żałuję, że to były walki z tym człowiekiem, którym walczyłem i te dwie wygrane. Żałuję, że to tak się potoczyło, bo nie miałem okazji pokazać swojego warsztatu. Ja bym nie wchodził w żadne takie rzeczy typu jeden się zmienia, drugi coś tam. Nie, ja jeżeli z kimś walczę, to wchodzę z nim walczyć. Walczę z nim 3 rundy, mogą być 4, 5 kondycyjnie. Jestem, kurwa, nigdy nie byłem w takiej formie, więc mogę zaproponować 5 rund, po 3 minuty pełne MMA. Ma bez żadnego zmieniania. Aha. Ale 80 kilo ja też mogę zrobić jak coś, także nie ma problemu, ja walczyłem w 7-7. Wojtek, co oznacza to aha? No rozwiń się, chłopie, w końcu. Ja nawet nie słyszę, co on tam gada. Powiedz go na drążku. To no mówi, że chce walczyć z tobą sam na sam. Że teraz dopiero zobaczysz jego... Ale, tu, ale 5 rund, nie 3, 5 rund po 3 minuty. To może 3 rundy po 5 minut. Może być też. Tego się nawet nie da skomentować. A jak mówisz, że masz dobrą kondychę, chcesz zrobić 5 rund, to może zróbmy no time limit. Wchodzę w to. Ja mam lepszy pomysł. Ja nigdy w życiu nie byłem tak pewny siebie i swoich umiejętności. Dopiero zobaczycie to, kurwa, 9 marca, co zrobiłem, naprawdę. Ty, Wojtek, ale chętnie no limit, ale pełne MMA. Natomiast ja widzę, że ty, Wojtek, nie dowierzasz. No absolutnie, chłop, tutaj cały czas poleciałeś, pogrąża tak coraz bardziej. To tak jakbyś Pudziana wyzwał, kurwa, że podniesiesz od siebie. Nie, ja jestem śmiertelnie poważny, nie są to żarty, jestem świadomy tego, ponieważ ja potrzebuję mocnego wyzwania, potrzebuję mocnego rywala w mojej kategorii wagowej, żeby móc wszystkim udowodnić swoją wartość. Słuchajcie. Nie siedzieć... Nie, poczekaj, daj dokończyć. Nie siedzieć...
O, dziękuję. Nie siedzieć i pierdolić, tylko w końcu wyjść się napierdalać z kimś. W mojej wadze, nie kurwa z chłopami po 110 kilo. To jest moja ostatnia walka z takim kurwa koniem. I z nim wygram jeszcze. I reszta chce moją kategorię, każdego, po kolei, kurwa. Mogę zacząć od, uważam, bardzo mocnego zawodnika, nie ma problemu. Wojtek, jak najbardziej, no limit. Wojtek Sobierajski mówi, że się pogrążasz. To jest jego zdanie, ja tak jak mówię, nie miałem okazji pokazać warsztatu. Rozumiem, że ma teraz takie zdanie, jak pewnie większość Polski, która to ogląda, ale 9 marca będzie mały pokaz umiejętności, a później chcę wyzwań. Chcę wyzwań, nie chcę zwykłych śmieci, chcę kurwa wyzwań, nie jakichś paróweczek kurwa 80-kilowych, tylko prawdziwych wyzwań, uważam, że ten człowiek jest wyzwaniem. Wojtek, ty machasz głową i mówisz, że się pogrąża? O co chodzi? Bo ja cały czas nie wiem, czy on żartuje, czy nie. Czy on na poważnie? Za dużo nie robi. Tak, jest mnie to nie bawi. Jestem śmiertelnie poważny i znam swoją wartość, swoje umiejętności na ten moment. No, Wojtek, to jest moment do mówienia. Dobrze, róbmy to. No time limit, MMA, kategoria jaka chcesz. Co się uśmiechasz? To będzie egzekucja. Będzie, no. Już się nie mogę doczekać. Ja też się nie mogę doczekać, że w p***ie zostaniesz, nie? Od gościa, który sobie tańczy i bawi się entertainuje. Możesz sobie tak myśleć. No to sobie pomyślałem, tak, i tak będzie. Sejgento sobie gdzieś wydziara już. Na łudzie najlepiej. No. Sam w to nie wierzysz, co mówisz. No nie, wierzę właśnie. No widzę, widzę. No to zobacz, nie. No to nie widzisz, kurwa. Widzę, jak ja mam wrażenie, że ty się wyśmiewasz prosto w twarz. Nie wyśmiewam, ale jestem pewny siebie. Ja też jestem pewny siebie i wiem, że cię rozpierdolę.